W poprzednim filmie obliczyliśmy sobie pochodną funkcji tangens i kotangens. No i tutaj zapisaliśmy te wyniki na różne sposoby, m.in. z użyciem takich rzadko spotykanych raczej funkcji secans i cosecans. Teraz żeby troszkę sobie utrwalić właśnie te rzadko spotykane funkcje i też żeby przećwiczyć sobie jeszcze raz różniczkowanie ilorazu, obliczymy sobie pochodną tych funkcji, czyli zaczniemy od obliczenia pochodnej funkcji secans. Pochodna funkcji secans x. No to tak jak to już pokazałem w poprzednim filmie. Sekant to jest odwrotność cosinusa. Czyli to jest pochodna funkcji 1 przez cosinus x. No i tutaj, jeżeli ktoś zna wzór na pochodną funkcji złożonej, no to może obliczyć tę pochodną z użyciem tego wzoru na pochodną funkcji złożonej. Ale my tutaj ćwiczymy pochodną ilorazu. No to przećwiczymy tutaj właśnie wzór na pochodną ilorazu, żeby zobaczyć, że taki przykład również tą metodą da się obliczyć. Czyli tutaj. Patrzymy na to jako na iloraz dwóch funkcji. Co prawda w liczniku mamy stałą, ale możemy myśleć jak, o tym jako o funkcji stałej po prostu i skorzystać ze wzoru na pochodną ilorazu, no więc będziemy mieli tak pochodną funkcji w liczniku najpierw, czyli pochodną licznika, to jest 0, razy mianownik razy mianownik, czyli razy cosinus x. I następnie od tego odjąć licznik, czyli 1 razy pochodna mianownika, czyli pochodna cosinusa to jest minus sinus x i całość podzielona przez kwadrat mianownika, czyli cosinus kwadrat x. No dobrze, no to mamy takie wyrażenie. No i teraz co tutaj dostaniemy? Mamy 0 razy cosinus odjąć 1 razy minus sinus, czyli to będzie po prostu sinus x podzielone przez cosinus kwadrat x. No i to już jest wynik, no obliczona jest pochodna. Można tutaj jeszcze się bawić i próbować znowu zapisać to w innej postaci. Na przykład możemy zapisać to tak, że to będzie sinus x podzielone przez cosinus cosinus x razy 1 przez cosinus x. No i tutaj widzimy, że to jest tangens, czyli to będzie tangens x, razy 1 przez cosinus x to jest sekans x, czyli razy sekans x. Czyli możemy to w takiej postaci zapisać, że pochodna sekansa to jest tangens x razy sekans x. No a teraz obliczmy pochodną tej drugiej funkcji, czyli funkcji cosecans x. A cosecans x, no to wiemy, że to jest odwrotność sinusa x, czyli to jest pochodna funkcji 1 przez sinus x. No i to się może wydawać, że to jest zdefiniowane trochę dla zmyłki, że odwrotność cosinusa to jest sekans. A odwrotność sinusa to jest kosekans. Nie tak jak można by się było spodziewać, że odwrotność kosinusa to będzie kosekans, a odwrotność sinusa to będzie sekans. No tak nie jest. Jest tak jakby trochę na odwrót z tymi nazwami. No ale no niestety tak jest, trzeba to zapamiętać. No a tutaj, jeżeli chodzi o to różniczkowanie, no, to znowu możemy obliczyć to tą samą metodą, czyli zastosować wzór na pochodną ilorazu, przy czym w liczniku mamy tutaj funkcję stałą, jedynkę, i, i pochodna stałej to będzie po prostu 0, razy mianownik. A mianownik to jest tym razem sinus x. Sinus x. Odjąć licznik, czyli jedynka, razy pochodna mianownika. Pochodna mianownika to będzie pochodna sinusa, to będzie cosinus x. No i wszystko podzielone przez kwadrat mianownika, czyli przez sinus kwadrat x. No dobrze, no to teraz możemy to troszkę uprościć. Tu mamy 0. Odjąć cosinus x, czyli to będzie minus. Cosinus x podzielone przez sinus kwadrat x. No i moglibyśmy już być zadowoleni z takiego wyniku, zapisać go w takiej postaci, ale możemy też próbować zapisać go w trochę innej, równoważnej postaci. I napiszemy wtedy tak: minus cosinus x podzielone przez sinus x, razy 1 przez sinus x. I wtedy możemy zauważyć, że tutaj mamy minus cosinus X przez sinus X to będzie kotangens X. I to wszystko pomnożone odwrotność sinusa, to wiemy, że to jest kosekans X. Kosekans X. Czyli widzimy, że pochodna kosekansa to jest minus tangens X razy kosekans X. No to obliczyliśmy pochodną tych raczej rzadko spotykanych, ale jednak spotykanych czasami funkcji sekans i kosekans.